Gdybyśmy chcieli porozmawiać o emocjach z uczniami czy z uczestnikami waszych warsztatów czy waszych spotkań z młodymi ludźmi, ale też z ludźmi dorosłymi, to warto pamiętać o takich kilku wątkach, które dobrze jest poruszyć. Fajnie by było, żeby dyskusja dotyczyła wszystkich, to znaczy po obejrzeniu filmu, żeby każdy z uczniów mógł wypowiedzieć się o emocjach, których doświadczał i które przeżywał. Jeżeli nie ma takiej możliwości, bo jeżeli prowadzimy warsztaty dla 12-14-osobowej grupy, no to świetnie, ale jeżeli prowadzicie spotkania, gdzie mamy 100 osób czy 200 na sali, to pewnie jest to trudne. Fajnie wtedy zastosować jakieś sposoby moderacyjne czy warsztatowe, żeby jednak każdy uczeń mógł o tych emocjach powiedzieć, których doświadczał. To może być dyskusja w podgrupach, to może być rozmowa w parach, to mogą być karteczki przygotowane, na których każdy z uczniów zapisuje emocje, których doświadczał i je nazywa. Te emocje dobrze jest zbierać, żeby to przy okazji rozwijać inteligencję emocjonalną uczniów, żeby oni się z tymi emocjami oswajali. Będą dzieciaki, które mają szerszy zasób słownictwa dotyczący emocji i takie, które posługują się dwoma, trzema. Więc niech one się też opatrzą, niech te emocje gdzieś wiszą na jakimś flipcharcie, na tablicy, czy na jakichś kartkach i będą nazywane. Psychologia się od wielu, wielu lat kłóci o takie wyraźne rozgraniczenie, co to jest emocja, co to jest stan, a co to jest uczucie czy afekt, więc tutaj naprawdę takich rozróżnień nie musimy wprowadzać. Cokolwiek uczniom przyjdzie do głowy, warto to nazwać, warto to uwzględnić. Można sięgnąć po aktywność twórczą. Bardzo fajnie działają takie metaforyczne metody, które polegają na tym, żeby swoje emocje narysować, żeby swoje emocje zagrać, pokazać pantomimicznie. Istnieją różnego rodzaju na rynku karty, z których można skorzystać. Jest taka bardzo popularna gra planszowa Dixit. Nie wiem, czy ktoś z was grał. Jeśli tak, to też możecie napisać. Która składa się z bardzo wielu takich symbolicznych, metaforycznych obrazków, poprzez które dzieci też mogą nazywać swoje emocje i mówić o nich w bardziej twórczy sposób. Jasne, że Dixit znane, super. Określenie źródeł. To, że emocje potrafimy nazwać, to jedno, ale czy potrafimy określić, skąd one płyną? Czyli co takiego w tym filmie, który obejrzałeś, w zachowaniu bohatera, w relacjach sprawiło, że taką właśnie emocję przeżywasz? Co ją wywołało? A jakie jest źródło tej emocji? Kolejna rzecz to nadanie znaczenia. Uczniowie często się swoich emocji wstydzą. Zwłaszcza chłopcy wychowywani w takiej kulturze, chłopaki nie płaczą, chłopaki są silne, mają tendencję do tłumienia tych negatywnych emocji związanych ze smutkiem. Podobnie dziewczynki mają tendencję do tłumienia emocji związanych ze złością, bo z kolei dziewczynki są grzeczne i dziewczynki nie krzyczą i nie biją kolegów. Dlatego warto uczyć młodych ludzi, że emocje to jest naturalna reakcja naszego organizmu, naturalna nasza reakcja, która niesie jakąś informację. Jeżeli przeżywam smutek, to znaczy, że sytuacja, w której się znalazłem, nie jest dla mnie dobra. Być może, jeżeli przeżywam lęk, to znaczy, że chcę uciec z tej sytuacji, że nie chcę w niej być. Jeżeli przeżywam złość, to znaczy, że chcę coś zrobić z tą sytuacją, jakoś aktywnie sobie z nią poradzić. I żadna emocja, która się pojawia, nie jest zła. Sposób, w jaki my sobie z tą emocją poradzimy, czy ze złością poradzimy sobie tak, że przyjdziemy do kogoś i powiemy: słuchaj, złościsz mnie, bo zrobiłeś to i to, nie chcę, żebyś w ten sposób się zachowywał, czy pójdziemy i bez słowa przyłożymy tej osobie, no to są dwa różne światy i dwie różne bajki. Ale to, że ja przeżywam złość, to jest zupełnie naturalne, mam do tego prawo, tak jak każdy z was ma prawo do jakiejkolwiek emocji, która się w was pojawia. Więc to jest nadanie znaczenia. I wreszcie ostatni etap, czyli konstruktywne wyrażenie emocji. Ja od lat jeżdżę po polskich szkołach i uczę nauczycieli różnych sposobów nazywania i komunikowania emocji, z których takim najbardziej znanym jest chyba komunikat ja, który polega na tym, że mówię o tym, co czuję,
opisuję sytuację, w której doświadczam tych emocji, opisuję konsekwencje tej sytuacji dla mnie i dla relacji z tą drugą osobą i mówię o oczekiwaniach dotyczących zmiany tej sytuacji. I niestety bardzo często spotykam się z tym, że nauczyciele znają komunikat z teorii, gdzieś o nim słyszeli, ale nie potrafią się nim posługiwać, nie potrafią go stosować. Oczywiście nie wszyscy, ale żeby dbać o ten rozwój emocjonalny, idealnie byłoby, żeby potrafili robić to wszyscy i nie tylko potrafili o tym nauczać, ale też tak reagować w różnych trudnych sytuacjach. Więc taka rozmowa o emocjach, ona niesie dwie korzyści. Pierwsza korzyść jest taka, że młody człowiek potrafi sobie z tymi emocjami poradzić, potrafi ochłonąć i zaczyna być gotowy do pracy na poziomie głowy, bo jeśli po obejrzeniu filmu dominują w nas silne emocje, to ja nie jestem gotów do pracy na poziomie głowy, do wyciągania wniosków konstruktywnych. A druga rzecz, to rozbija właśnie naszą inteligencję emocjonalną i umiejętność mówienia o emocjach i akceptowania tych emocji. Może się zdarzyć tak, że na waszych spotkaniach czy warsztatach, które pracujecie, te emocje u młodego człowieka będą zbyt silne. Może się pojawić płacz, może się pojawić wściekłość, może ktoś wybiec z sali. To też jest naturalne i to jest sygnał tego, że to nie jest tak, że my zrobiliśmy krzywdę temu dziecku, bo puściliśmy mu film, który go emocjonalnie zniszczył. Nie ma takiej możliwości. My puściliśmy mu film, który nacisnął jakiś przycisk, który odtworzył jakieś doświadczenia, jakieś refleksje, jakieś trudne sytuacje, które w tym dziecku są. I dla mnie zawsze będzie lepiej, że te emocje wychodzą czy wypływają w towarzystwie osoby dorosłej, gdzie mamy nad tym kontrolę, niż że są jeszcze trzymane, trzymane, trzymane w ukryciu i wybuchną potem w najmniej spodziewanym momencie. Warto zadbać o takiego ucznia wtedy. Jeżeli macie drugą osobę, która wam pomaga, czy pracujecie parami, to warto, żeby druga osoba wyszła za tym uczniem, porozmawiała z nim. Jeśli nie, to może być uczeń przyjaciel, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, ale też przygotowywać uczniów na to. Na przykład przed seansem mówić o tym, że to będzie trudny film i mogą pojawić się tutaj trudne emocje. Może pojawić się złość, może pojawić się smutek, może się pojawić płacz. To jest naturalne. To jesteśmy tutaj po to właśnie, żeby sobie z tymi emocjami radzić i zawsze możecie o tym powiedzieć. Ale jeżeli uczeń nie będzie gotów mówić, nie będzie gotów się dzielić, to też zmuszanie go do tego będzie przekraczaniem jego granic, więc dajmy mu czas. Ewentualnie po zajęciach zatroszmy się o tego ucznia, podejdźmy, porozmawiajmy, zrozummy, co się dzieje, że tak mocno, mocno zareagował.